Dzień dobry, kochani, coraz bliżej święta. Słuchajcie, upadał was śnieg, bo normalnie z tego co wiem, to Polska zasypana. Ciężko nieraz dostanie się do w ogóle wyjścia z domu. No ale słuchajcie, no mamy grudzień, więc co my chcemy? No oczywiście wszyscy czekają na ten grudzień. Tak, tutaj już mnie atakują psy. Słuchajcie, nie wiem czy widzieliście moją nową członkinie rodziny, proszę bardzo, to jest ten stwór, potwór, który nie daje nam czasami spać. Drapie po nogach. Co nie? Taka mała dzidzia nam się tu trafiła, więc dom rozrasta się zwierzęta. Także zwierząt jest więcej niż domowników, ale te zwierzęta też są domownikami naszymi. Dobra, słuchajcie, teraz niestety, żeby wam ją pokazać, to musiałam ją wziąć. O, właśnie zjada mojego palca. Idę teraz umyć ręce i wracam do was z przepisem. Przepis to będzie taki, że to nie będzie przepis na pewno z Cookie Dough, to będzie przepis wypatrzony, podpatrzony i przerobiony na Thermomix. Zjadłabyś, nie? No, także dobra, odstawiam to maleństwo, myję ręce i zaraz do was wracam. Dobra, kochani, sytuacja opanowana, ręce wymyte, możemy działać. Moja propozycja to jest dzisiaj właśnie przepis, który nie pochodzi z Cookie Dough. Aczkolwiek no można trochę pokombinować, sobie pozmieniać, bo ja bym chciała wam zaproponować roladę z mięsa oczywiście. Rolada tu akurat z piersi kurczaka jest bardzo podobny przepis na roladę z piersi z indyka, ale podobny, a jednak inny. Nie no, ten pies mi zaraz rozbroi pół kuchni. Taki mały, a po prostu rozrabia. No ale dobra, kot właśnie spadł z krzesła, zaraz będzie wojna, także może usłyszycie, za co was przepraszam. Ale działamy. Jak tylko pojawia się mięso na tym, to zjawia się cały zwierzyniec. No. I teraz tak. Skorzystamy z nowych trybów. Słuchajcie, o, przycięłam sobie fartuszek jeszcze do tego. Nie, to jest wszystko to, co się dzieje, to jest nie do wiary. Skorzystamy z nowych trybów. Tutaj mam tak. Mam czosnek. Pierwsza moja taka rzecz, którą chcę rozdrobnić. Oczywiście, słuchajcie, to wszystko było. To wszystko było, te wszystkie możliwości były do zrobienia. Teraz mamy uproszczone, bo mamy to wyjęte na wierzch. Więc ja tak, rzucam czosnek i tu mam akurat 17 gramów, więc skorzystam sobie z tego drugiego stopnia. Ustaw. No i to jest zaledwie 3 sekundy obroty 8. Słyszycie? Wojna kociopsia. Teraz tak, do tego dodaję sobie pietruszkę, natkę. Teraz sobie muszę tu wyszukać, bo tu były też zioła. Nieraz mówicie, że zioła, że są bardzo mokre. Kochani, jeżeli chcecie takie jak ja robiłam ostatnio ten koperek, no to zioła, okej, wymyjcie je, wysuszcie i dopiero zmiksujcie, bo jeżeli dacie mokre, no to faktycznie robią się mokre i jest niefajne. No i teraz tak, znowu sobie dam wagę, bo nie wiem ile mam tej pietruszki, już wam mówię. 16, no to jest tylko liście, czyli to jest ta druga opcja. No i znowu uruchamiam sobie rozdrabnianie, czyli tak, czosnek mam, pietruszka 4 sekundy, obroty 6, super. Dobra, do tego jeszcze dodaję sobie, wróćmy, do tego sobie dodam jeszcze, nie chciałam tak. Dodam sobie rozdrabnianie sera, bo to wszystko mieszamy razem, czyli ser. I to teraz tak, no patrzcie, jak na coś, muszę zobaczyć, o fajnie się rozdrobniło. Ale do tego jeszcze dodamy ser i tu też mamy możliwości, ser twardy, ser miękki, ser parmezan lub inny twardy, mój jest średni, to na przykład emmentaler. Dobra, ja już wagowo nawet nie patrzę, 160 gramów było, no to tak, no muszę popatrzeć przecież. Dobra, no i też dajemy między 5 a 17 obroty, 5 sekund obroty 7 i słuchajcie, ja to sobie zmiksuję, rozdrobnię i przełożę na talerz i zaraz do was wracam. No i gotowe, już wam pokazuję jak to wygląda, bo w międzyczasie opłukałam sobie naczynie. Super to wygląda, powiem wam, że naprawdę, zobaczcie jak przepięknie, zieloniutkie. Pachnące, patrzę tu, żeby nie zdeptać. Dobra, przepłukam naczyniem. Nie musiałam tego robić, bo te zapachy i tak się, zapachy, smaki wszystkie nam wymieszają. Popatrzcie,
Tylko teraz tak, chciałabym rozdrobnić marchewkę. Gdzie ta marchewka była? Marchewka jest. No i wrzucam wagowo, bo nie wiem, na 4 cm. Tak, ostatnio mówiliście faktycznie, mieliście rację, że ja wrzuciłam więcej marchewki, a dałam inne ustawienia. Dobra, zobaczymy, ile tu jest wagowo. Jest 113, więc skorzystam z tej pierwszej opcji. Dobra, to już pokrywy nie popukam, ale to dobrze. I znowu mamy 3 sekundy obrotu 5, uwaga, będzie głośno. Dobra, marchewkę przekładam sobie, już Wam mówię, teraz gotujemy jaja. Gotujemy jaja, skorzystamy, o super się rozdrobniła marchewka. Właśnie takie kawałki, bo to miało być takie kawałki. To nie ma być ani drobno, ani grubo. Gdzie ta kopystka? Więc teraz znowu sobie przepłukam naczynie i używam tryb myć. Gotowanie jajek. Jaja muszą być na twardo. Wiecie, jak gotujemy jaja? Wkładamy, też korzystamy z trybu mycie jaj. Więc tak naprawdę ja nie, mycie jaj. Boże, widzicie? Jak ja się dzisiaj plączę, to jest nie do wiary. Wlewamy tu wodę. Wlewamy to naczynie wodę, ja sobie zaraz wleję, bo chcę Wam powiedzieć. Przechodzimy tak. Na ustawienia i tu mamy gotowanie jaj. No i teraz tak, ja ułożę sobie 6 jaj, zaleję je litrem wody. O. Już Wam mówię, co my robimy dalej. Woda, woda tu jest, jest, więc spokojnie użyjemy wodę. Jest litr, cudownie. I teraz zamykam pokrywę i przekręcam sobie na twarde. Jajka się gotują, a my działamy dalej. Słuchajcie, w międzyczasie jeszcze trzeba rozdrobnić sobie paprykę, bo w paprykę kroimy w słupki. Dlatego mamy ten czas, żeby te jajka nam się ugotowały. I teraz tak, dobra, ja sobie to pokroję, bo chciałam Wam tylko pokazać. Nie wzięłam talerzyka. Do tego potrzebujemy pomidory suszone, też pokrojone, albo możecie kupić od razu pokrojone w paski, albo sobie wziąć i pokroić. Najważniejszy składnik to pierś z kurczaka. Potrzebuję pierś z kurczaka pokrojone w mniej więcej równe kawałki, ale na grubość około centymetra, słuchajcie, żeby nie były grubsze. I takie kawałki zostawiam, odkładam na bok, więc kroję całe, kilogram piersi, o, nie powiedziałam, kilogram piersi sobie rozkroję na kawałki mniej więcej takiej samej grubości. Wielkości nie muszą być takiej samej, ale chodzi tu o grubość. No to dobra, słuchajcie, jaja się gotują, ja się zajmuję mięskiem, dokończę krojenie papryki, wyciągnę pomidory i już Wam powiem, co dalej. Zobaczcie, rozłożyłam piersi na folii. Ja wzięłam sobie pod spód rękaw ten do pieczenia mięs. Rozcięłam go na pół, bo on jest mocniejszy. Na wierzch jest też folia, bo tak, trzeba ułożyć te nasze piersi i je roztłuc. Roztłuc je tak, żeby one stworzyły jeden wielki placek. Słuchajcie, wszystko tu mi się lata, więc ja na spokojnie sobie to rozbiję, żeby nie było przestrzeni między naszymi piersiami, żeby one stworzyły jedną wielką płaszczyznę. Więc ja na spokojnie sobie rozbiję, jaja już się studzą. No i tak naprawdę będziemy to zwijać i robić na parze. Kochani, ja tak do Was zaglądam, bo mi oślepia ta lampa, ale słuchajcie, i teraz tak. Na całą, zostawiamy tu około centymetra. Na całą resztę dajemy nasze starte właśnie, co to było? Ser, czosnek i pietruszkę. Pies piszczy, bo zamknęliśmy go w pokoju, a on by tu chciał tu porządzić po prostu. Dobra, jest. No i teraz dodatki, jakie chcecie. Ugotowałam jaja, więc wykorzystam te jaja. W przepisie jest niby 3, ale to też wszystko zależy od tego, jak rozłożycie sobie, na jaką wielkość rozłożycie sobie te piersi. No, może 3,5 u mnie tu się zużyje, oczywiście. O, żółtko wypadło. Patrzcie. Bunt żółtka. Resztę zjemy. 3,5 wyszło. Dobra. 3,5 jest. Teraz tak, następne. Zrobimy kawałek odstęp i położymy sobie tą
pietruszkę, paprykę, bo pietruszka już jest przecież. O, zobacz, jak to ładnie zaczyna wyglądać. Do tego poukładamy sobie marchewkę. O, takie odstępy róbcie, żeby to się później fajnie zwinęło. No i do tego jeszcze mam te pomidory, tak? Pokrojone pomidory. No to może być tu, o. Dobra. I to musimy bardzo mocno związać. Zwinąć i związać. Już Wam pokazuję jak. O, dobra, już pomidorów się pozbędę całkiem. No i teraz tak jak roladę ciasto, tak jak ciasto. Tylko tu musi być to naprawdę mocno ściśnięte. Słuchajcie, mocno ściskamy, bo jeżeli będzie taka pusta przestrzeń, znaczy pusta, przestrzeń jak przestrzeń. Ja wiem, że ja hałasuję teraz niezmiernie tą folią, ale o, musimy to naprawdę mocno ponaciągać, mocno zwinąć. O, już prawie. Dobra, jest. Widzicie, wyszło, gdzie nie było tak dobrze rozklepane. I teraz tak, ściskamy. Jeszcze były te do związywania. Możecie to związać nitką. Chodzi o to, żeby to było naprawdę mega mocno ściśnięte. Złapię klipsa, możecie związać nitką. O. Na razie z jednej strony. Żeby mi to nie wychodziło. O, i teraz sobie ugniatam. Ale też nie róbcie takiego mocnego batona, takiego fest grubego, żeby go ścisnąć w ten sposób, dlatego że on wtedy będzie dużo dłużej robił się w środku, tak? O, widzicie? Dobrze jest też go połapać, o, ścisnąć tu. Jeszcze raz można owinąć folią, można go owinąć nitką. No i słuchajcie, tak uformowany dajemy na waromę. Lejemy do niego wodę. Tylko mówię, tu ściśnijcie, możecie jeszcze raz owinąć folią spożywczą, żeby to się nie rozchodziło. Ja za słabo, o tu, widzicie? O, już jest lepiej. O, tak powinno mniej więcej to wyglądać. Zobaczcie, taki baton. Ale jeszcze mówię, tu wziąć, pozwijać, żeby to naprawdę było ścisło. Z wrażenia się zakrztusiłam. Czyli tak, obwiązujemy jeszcze nitką, ściskamy, wlewamy litr wody, dajemy naszą waromę. I słuchajcie, w ustawieniach dajemy, no niestety, ja jeszcze chwilę, tylko dajemy tak, 70 minut waroma, czyli maksymalne obroty. Znaczy maksymalna temperatura i obroty 2. Po tych 70 minutach możecie też w międzyczasie z raz, dwa ją sobie przewrócić na bok, żeby była pewność, że ona w środku będzie fajna. Po tych 70 minutach zostawcie ją sobie przynajmniej na godzinę. Niech sobie tak stoi, jak stoi. No i potem lecimy do lodówki. No i co? Na drugi dzień najlepiej będzie spróbować, ale u mnie to nie przetrwa, więc my będziemy próbowali na ciepło, więc widzimy się za jakieś 2 godziny. Kochani, rolada jest gotowa. U mnie już połowa jest zjedzona. Po pierwsze musieliśmy spróbować, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Po pierwsze musieliśmy spróbować na ciepło, no i na zimno. I już tylko została połowa, bo już schowałam, żeby trochę zostało, żeby Wam pokazać, żeby zrobić zdjęcia. Jest naprawdę super sprawa. Tylko ja bym jeszcze doprawiła jakoś to mięso. Nie wiem, obsypała na przykład przyprawami. Najpierw przyprawy, potem na przykład rozłożyć, rozklepać tą pierś kurczaka, bo środek jest fajny, tylko tu by się przydało takie trochę coś pikantnego. Ale jest przepyszna. Słuchajcie, nie jest sucha. Naprawdę, możecie takie coś podać spokojnie na stół. I dietetycznie, bo zobaczcie, przemyciliśmy warzywa, no trochę sera tam jest, ale jest na parze zrobione. Nie ma jakichś takich dodatków, do których można się doczepić. Także, kochani, polecam Wam roladę z piersi z kurczaka z dodatkami. Piszcie, co jeszcze tam robicie. Buziaki, pa!